To jest bitwa. MMA Poznań znów w klatce na wojnie. Przypominam, że to już dziś, 8 marzec, Dzień Kobiet. My zaczynamy od takiego troszkę nietypowego tematu, ale bardzo ważnego, samoobrona. No właśnie, moim gościem jest pan Paweł Juźniewek, instruktor MMA i dwukrotny mistrz świata w MMA. Ze swoimi gośćmi, panie Pawle, proszę o przedstawienie. Witam serdecznie. Przed państwem tutaj pozwolę sobie najpierw sprostować, nie jestem dwukrotnym mistrzem świata w MMA, bo się tutaj pani rozpędziła, ale bardzo serdecznie dziękuję i spróbuję jeszcze, póki żyję, w takim razie tym wielkim tytułom, że tak powiem, dać radę. Będziemy trzymać kciuki. Czterokrotny mistrz Europy, także bardzo dziękuję za mistrzostwo świata. Niestety jeszcze to przede mną, a może na szczęście. Tutaj przed państwem moi przyjaciele i także osoby, które ćwiczą sztuki walki, Kinga Gromadzka, Adam Różański i Dorota Wanowik. Za chwilę państwu opowiedzą o swoim przygodzie, jak ta chwili właśnie do naszego klubu. No i teraz pierwsze pytanie. Jak ważna jest samoobrona? Dzisiaj skupmy się tylko i wyłącznie na kobietach, bo to Dzień Kobiet. Tak, ponieważ jest to Dzień Kobiet, to ja może na początku już wszystkim paniom, ponieważ mam okazję i pani telewizja nas zaprosiła, życzę spełnienia marzeń w ich dniu wyjątkowym i w imieniu oczywiście wszystkich dżentelmenów ze sztuk walk, życzę państwo, paniom, żeby ten dzień był naprawdę udany. A co do pytania, sztuki walki myślę, że przede wszystkim powinny ćwiczyć panie, bo to one, ze względu na to, że to jest słaba płeć, mają prawo poczuć się bezpiecznie, mają prawo się obronić i to rzeczywiście jakby zaczęliśmy mile, ale teraz byśmy pewnie musieli przejść do tych niemiłych sytuacji, które się w życiu zdarzają i samoobrona jest taką odpowiedzią na te niemiłe zdarzenia. My dzisiaj będziemy państwu reprezentować Krav Maga, czyli izraelski system, który został typowo stworzony na potrzeby wojska i policji. W związku z tym, że jest prosty i skuteczny, jest bardzo przydatny właśnie dla pań. Tutaj jego prostota gwarantuje ogromną skuteczność przez wykonywanie bardzo skutecznych uderzeń na punkty witalne. Kurs samoobrony to jest jedna sprawa, ale potem oczywiście te umiejętności trzeba gdzieś wykorzystać. Fajnie, jeśli one są wykorzystane. I właśnie o takiej sytuacji może nam pani opowiedzieć. Tak, ja dawniej pracowałam w biurze konstrukcyjnym i zajmowałam się schematami elektrycznymi, taką dokumentacją z centralami E10 związaną. A teraz chciałam się przekwalifikować, więc poszłam na kurs ochrony osób i mienia organizowany przez Delta Plus i oczywiście tam była samoobrona w programie, ale wiadomo, że to nie wystarczy. Chcąc wykonywać ten zawód, postanowiłam, że zajmę się, będę chodzić na kurs sztuk walki. I właśnie trafiłam przez internet, sprawdziłam i trafiłam właśnie na kartę, gdzie były podane osiągnięcia pana Pawła. I wiedziałam, że to jest odpowiednia osoba i że warto właśnie tam iść. No i oczywiście to serdecznie zapraszam. Było. No. I przyszłam. I nie tylko Krav Magę mogą kobiety ćwiczyć, ale również płacąc za jeden kurs można zostać powiedzmy na innych. Pierwszy raz w życiu, tu się spotkałam z boksem, pierwszy raz w życiu założyłam rękawice bokserskie i naprawdę to też się przydaje, bo w połączeniu kilka kierunków razem połączyć, to może dać odpowiedni efekt, a jeżeli zachęcą się kobiety i przyjdą i będą mogły wybrać i zobaczą, jak wygląda trening powiedzmy Krav Magi, jak wyglądają inne treningi, to jest prawdziwe dojo tam.
bo można być, zostać na kilku treningach, a dojo to znaczy drugi dom. I rzeczywiście jest taka wspaniała atmosfera, chociażby patrząc, jak ludzie ćwiczą brazylijskie jiu-jitsu, a pies leży przy wyjściu, tak, jak sfinks, i rzeczywiście jest szczęśliwe. Gdyby ktoś chciał zrobić zdjęcie tam i tą atmosferę uchwycić, to mogłoby to nawet takie zdjęcie być w jakimś konkursie użyte. Inne spojrzenie na sport, na sztuki walki. Sztuki walki. A naprawdę jak, przyjemna jest atmosfera. Jak właśnie kurs samoobrony wpływa, wiemy, że wpływa oczywiście na nasze umiejętności, na to, że będziemy się bezpieczniej czuli podczas jakiejś niebezpiecznej sytuacji, ale jak wpływa na nasz charakter? No, na pewno stajemy się pewniejsi siebie, wewnętrznie pewniejsi siebie. I na pewno treningi utwardzają. Ja 20 lat temu ćwiczyłam jiu-jitsu i po 20 latach udało mi się wrócić na salę, z czego jestem bardzo zadowolona. Wszyscy się cieszymy. I naprawdę w każdym wieku można zadbać i o kondycję, i o własne bezpieczeństwo. Bo zawsze wychodziłam z założenia, że chociaż czasy są niepewne, że jednak wszystko zależy od nas i powinniśmy zawsze być niezależni. Więc zarówno pracę należy w ten sposób poprowadzić, jak również samoobronę, żeby być niezależnym i żeby móc o każdej porze swobodnie przejść przez miasto. Oczywiście, oby nam się nie zdarzyła taka sytuacja, że musimy to wykorzystać. Oczywiście. Ale gdyby, to jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, że wyjdziemy z tego zwycięstwa. Myślę, że powiem tak, samoobrona jest jak broń, którą po prostu nosimy przy sobie. Natomiast nie zawsze musimy jej użyć, ale samo posiadanie broni powoduje, że zachowujemy się inaczej. Kiedy następuje jakaś zaczepka agresywna, a wiemy, że posiadamy broń, wiemy, że użycie jej może skończyć się, że tak powiem, zranieniem drugiej osoby, my możemy zrezygnować z tego. Nie wstydząc się jako swojej reakcji. Ja nie rezygnuję, bo jestem tchórzem. Rezygnuję dlatego, że jestem mądry i osoby, które ćwiczą samoobronę, jakby zobligowane są do tej mądrości. To jest też odpowiedzialność posiadać broń. No i ja myślę, że tak jak tutaj Dorotka bardzo pięknie opowiedziała o tym wszystkim, a jest chyba najlepszym przykładem na to, co ona, że tak powiem, zyskała przez samoobronę. I to jest faktycznie jak otwarcie pierwszej strony książki. A to, co każdy znajdzie w tej książce, to jest dla niego. To indywidualna wyobraźnia, indywidualne jakieś spotkania i relacje z ludźmi. A kiedy tak naprawdę kobiety, na jakim etapie w ich życiu pojawiają się na kursie samoobrony? Czy jeszcze przed tym, zanim coś je spotka, właśnie żeby zapobiec, żeby się nauczyć tych podstawowych technik, czy już po takim nieprzyjemnym wydarzeniu? To znaczy, tak jak zaczęliśmy, tak ja myślę, że dzisiaj chciałbym, żeby po prostu, żebym ja w dniu tym pięknym, czyli 8 marca, Dniu Kobiet, żebym, jeśli mogę, to panie dzisiaj opowiedziały, więc postaram się teraz może Kinga. Kinga, no właśnie, ty dzisiaj tutaj zaprezentujesz nam jako właśnie pani, kobieta, te podstawowe sztuki, których się nauczyłaś, a od jak dawna ćwiczysz? Od około pół roku. Od około pół roku. I jak trafiłaś do pana Pawła? Na treningi trafiłam, ponieważ zostałam namówiona przez mojego chłopaka, który opowiadał mi, ile daje mu trenowanie, jak tam się fajnie czuje. Poszłam, zobaczyłam, spodobało mi się, poznałam fajnych ludzi i zostałam. Jak dla ciebie ważna jest ta samoobrona? Krav Maga ma to do siebie i to jest jej wielkim plusem, że jest fajna ze względu na różne rzeczy. Po pierwsze,
sprawność fizyczna o wiele jest moja lepsza, czuję się o wiele pewniej. No i też ta, jest ten plus, że poznałam właśnie fajnych ludzi. Jest to fajny sposób na spędzenie wolnego czasu. No i też czuję się pewniej psychicznie, idąc ulicą. Może nawet gdybym nie zastosowała odpowiednich technik prawidłowo, tak jak się uczyłam na treningu, to jednak pewne zachowania zostają. Wiem, jak się zachować, na początku uniknąć walki, jakoś tam próbować się bronić w końcu. I nawet jeżeli nie zastosuję tak, jak powinnam, to mimo wszystko nie jestem bezbronna i jestem bardziej pewna siebie. Jasne, że tak. A wśród Twoich rówieśników, czy Ty zauważyłaś i czy wiesz, że faktycznie dziewczyny chodzą na takie kursy samoobrony, czy jednak nie? Czy potrafiłyby się obronić? Myślę, że jednak jeśli chodzi o jakieś treningi samoobrony, to jednak przeważa liczba chłopaków, a szkoda. Myślę, że dziewczyny naprawdę powinny się zapisać i rozwijać swoje umiejętności, pokazać, że nie jesteśmy słabe i bezbronne. Ty już ćwiczysz od pół roku. Czy miałaś możliwość wykorzystać swoje umiejętności gdzieś na zewnątrz, oczywiście klubu? Na szczęście jeszcze nie miałam takiej potrzeby, żeby zastosować, ale myślę, że czuję się o wiele pewniej i myślę, że jakby była jakaś sytuacja, to na pewno nie byłabym zupełnie bezbronna. Panie Pawle, czy to jest w ogóle możliwe, że kiedy pojawiają się takie dziewczyny, bardzo drobne, właśnie takie jak Kinga, czy one po tym kursie samoobrony są w stanie przeciwstawić się silnemu mężczyźnie? To znaczy, to jest pytanie, na które jeżeli odpowiem jednym zdaniem, to skłamię. Bo pytanie jest jak o, jakby ktoś pytał i tematem byłaby miłość. Więc tak, nie, tutaj jakby nie tędy droga. A tutaj samoobrona powinna sprawić, że w sytuacji, w której jest stres, w sytuacji, w której nikt się po niej nie spodziewa sensownego, skutecznego zachowania, żeby ona właśnie tak zrobiła. Czyli jeżeli ktoś ją ciągnie do bramy, żeby ona zrobiła coś wręcz coś innego, prawda? Nie pozwoliła na to. Jeżeli ktoś po prostu jest agresywny, żeby ona zareagowała. Także tu chodzi o ten pierwszy moment. Ten pierwszy moment jest decydujący, czy kobieta się uruchomi, zrobi cokolwiek i co spowoduje, że napastnik zrezygnuje, bo po prostu to nie chodzi o to, żeby ona go znokautowała, prawda? Ona nie ma być mistrzynią boksu, czy kopać nogami tak, żeby wiązać krawaty tymi nogami, tylko ona po prostu ma zniechęcić napastnika. Jak to zrobić? Można to zrobić w prosty sposób, jeżeli ona po prostu zawoła kogoś o pomoc, poprosi kogoś o pomoc. Dwa. Drugim takim tematem to jest procedury bezpieczeństwa. Kiedy jesteśmy na przykład na zabawie, no to kobieta powinna pilnować swoich drinków, tak? Czyli nie zostawiać napoi. Dwa, szczególnie jak siedzą przy nim obce osoby. Kiedy powinna iść na imprezę, powiedzmy, to powinna iść w bardzo dobrym towarzystwie, nie wiem, chłopaka czy koleżanek. Powinny te koleżanki dbać o siebie. To są proste rzeczy. Takie rzeczy też uczymy. Procedura rozpoznawania niebezpieczeństw. No, czyli trzeba założyć, że nie tylko na imprezie będziemy się świetnie bawić, ale na przykład mogą być sytuacje krytyczne i co wtedy? No, przede wszystkim trzeba mieć telefon komórkowy, bo wystarczy zadzwonić po policję. Oni jakby szybko przyjadą i nas uratują, czy rozwiążą jakiś temat. A no i wreszcie ten patent, który zdaje się, on jest na końcu, kiedy kobieta po prostu nokautuje agresora, bo kobiety naprawdę są stworzone do walki i generalnie jeżeli... Jest moc i jeżeli i trafią do fachowca, jeżeli trafią na taki produkt, jakim jest system samoobrony i zastosują go, to się obronią. Pytanie, czy zastosują, bo to nie jest takie oczywiste. To jakby potrzebna na przykład takiej sytuacji, bardzo ciekawe w Krav Maga jest to, że na przykład my odwzorowujemy pewne tego typu akcje, czyli na przykład zaraz to Państwu pokażemy, że symbolizujemy jakiś atak, na przykład duszenie z przodu, albo obchwyt, czy uderzenie. I kobieta, czy zresztą nie tylko kobieta, po prostu my bronimy się, robimy jakąś akcję, powtarzamy ją kilka razy. I po co ją powtarzamy? Bo nasz mózg jakby nie rozróżnia, czy to jest naprawdę, czy to jest zabawa. My się oczywiście bawimy na treningu i na treningu nie występuje stres. Jest udowodnione, że na ulicy po prostu większość osób, które zostały napadnięte, to w zasadzie przegrały ze stresem. Nie tyle z napastnikiem.
i przyzwyczajamy do działania w stresie. Potem się okazuje, że osoba, która w stresie na ulicy, który niewątpliwie wystąpi, zadziała, uruchomi się, no to wystarczy. Kwestia, jak to zrobić, to jest bardzo trudne pytanie, ale między innymi taką drogą przede wszystkim to jest samoobrona. Chociaż są osoby, które urodziły się do walki. Jakie kobiety pojawiają się na tych kursach samoobrony? Czy w jakim wieku też przede wszystkim? Czy to jest wiek zróżnicowany, czy raczej młodsze osoby, starsze się pojawiają? Jeśli dzisiaj mogę, to chciałbym oddać mikrofon w ręce Adama Różańskiego, mojej prawej ręki, która dzisiaj złośliwie siedzi po lewej. Więc jeśli chodzi o panie, to znaczy tutaj no, mamy przykład, tak? Mamy Kingę i panią Dorotę, tak? Także myślę, że samoobrona właśnie to jest w tym piękne, że to jest dla każdej, dla osoby w każdym wieku i każdy może się w tym odnaleźć, bo techniki, których się uczy właśnie na Krav Madze są proste i skuteczne, więc nie trzeba jakiejś wielkiej siły bądź elastyczności, żeby potrafić je wykonać. To jest tak naprawdę kilka ruchów, z których każdy z nich jest nokautujący. Także obojętnie, czy mamy lat 16, czy mamy lat 60, każdy jest w stanie ze spokojem pokonać każdego napastnika. Bo obojętnie, czy mamy 2 metry, czy 1,50 m, to uderzenia w takie punkty jak nos, jak krocze, jak splot słoneczny, no powalają każdego człowieka. Czyli musimy po prostu wiedzieć, gdzie mamy zaatakować. Tak, i właśnie tego się uczymy na Krav Madze. Pan Paweł też o tym mówił, że najważniejsze to jest jednak opanować ten stres. Kiedy w takim razie są pierwsze zajęcia z samoobrony, co się dzieje podczas tego pierwszego spotkania? Znaczy, na początku uczymy podstawy technik, jak wykonać technikę i tak, żeby nauczyć się, robimy technikę powoli, tak żeby zapamiętać wszystkie ruchy. Potem włączamy element stresu, czyli na przykład ćwiczymy na sali, gdzie jest wyłączone światło, bądź też mamy zamknięte oczy i tak jak wcześniej ćwiczyliśmy i wiedzieliśmy, jaki nadejdzie atak, czy wiedzieliśmy, czy to będzie duszenie z przodu, czy z boku, tak w tym momencie nie wiemy. Czyli atak może nadejść z każdej możliwej strony i atak jest naprawdę potężny, bo żeby dobrze się móc obronić, to musimy mieć napastnika, który dobrze atakuje. Jeśli ktoś nas będzie lekko atakował, to nie mamy tak naprawdę potrzeby się bronić, więc się nie nauczymy tej obrony. Na treningach właśnie polega to na tym, że nasz napastnik jest silny, ale jednocześnie wie, co robi i nie zrobi nam krzywdy. Także możemy spokojnie zareagować tak, jakbyśmy zareagowali naprawdę na ulicy, jednocześnie będąc cały czas bezpieczni. Czy to jest tak, że pojawiają się jeszcze panowie na treningach, czy panie ćwiczą między sobą? Panowie też się pojawiają, bo jeśli, no, większość jednak napastników to mężczyźni, tak? Także jeśli musimy dziewczyna chce się nauczyć, to się jednak zmienia, to nie jest tak do końca powiedziane. Tak, także jeśli kobieta chce się nauczyć obrony, no to nie może ćwiczyć z kimś, kto jest, jeśli mamy tutaj drobną dziewczynę, tak jak Kinga, nie może ćwiczyć z inną drobną dziewczyną, tak? Bo to jest zupełnie coś innego, jak będzie ćwiczyła z koleżanką, tak? Na co też właśnie kładziemy uwagę, żeby nie ćwiczyć cały czas w tych samych parach, bo jeśli się nauczymy raz bronić przed jednym typem osoby, to jeśli ktoś ma 1,60 m, to zupełnie inaczej się przed nim broni niż przed kimś, kto ma na przykład 2 metry, tak? Jest 2 razy większy. Dlatego cały czas jest rotacja w parach i uczymy się właśnie z każdym, bo może nas zaatakować ktoś, kto ma 2 metry, ale może też nas zaatakować ktoś, kto ma 1,50 m, tak? To nigdy nie jest jasno powiedziane. Czy po takim kursie samoobrony, który przejdzie nasza ukochana dziewczyna, czy mężczyźni już mogą być spokojni i powiedzieć: Kinga, tak, wracaj po 22 do domu, nie ma problemu, ja jestem zupełnie od ciebie spokojny? Znaczy myślę tak, że ostrożności nigdy nie jest za wiele. Tak, tak? Wiedziałam. I że nie należy kusić losu i mówić: oczywiście, to teraz wracaj sobie sama, ale kiedy poradziłaby chcesz, sobie. Ale na pewno jestem dużo spokojniejszy, kiedy wiem, że Kinga musi wracać sama wieczorem, niż przed tym, jak ćwiczyła. Bo teraz wiem, że ćwiczyłem razem z nią, także wiem, jak się zachowuje i wiem, że jeśli by była jakaś sytuacja, to nie sparaliżuje ją strach i będzie potrafiła sobie poradzić. Kinga, tak jak rozmawiałyśmy, już jeszcze takiej sytuacji nie miała, ale myślę, że będzie wiedziała, jak ma się zachować. Jeszcze jedno pytanie, czy ten sport jest kontuzyjny? Ja już pytałam pana Pawła i zawsze padała odpowiedź nie, nie, ale teraz zapytam jednak Kingę, czy coś się działo? Na tych treningach, na których ja byłam, nie było takiej sytuacji, żeby ktoś sobie coś zrobił. To też zależy od przygotowania. Mamy ochraniacze.
I my też uczymy się jakby dozować siłę. Trzeba robić tak, żeby no nie uszkodzić przeciwnika na treningu, ale mimo wszystko wiemy, jak zrobić, żeby takiego prawdziwego przeciwnika jednak znokautować. Mhm. Jeszcze ostatnie pytanie przed przerwą. Panie Pawle, czy w szkołach powinny być właśnie takie kursy samoobrony i czy Pan też chętnie uczestniczy w takich szkoleniach dla młodzieży? Panie co, ja myślę, że to jest pytanie, które powinniśmy, że tak powiem, na odrębnym spotkaniu zrobić, bo ono jest bardzo poważne, bo mówi się o kryzysie i o obcinaniu kasy i tak dalej. I teraz pytanie, jeżeli się nie zajmiemy młodzieżą, a najtaniej się młodzieżą zajmować przez sport, no bo on po prostu ma tylko trenować, kupić spodenki i po prostu dać mu klub miejsce, gdzie on będzie ćwiczył, to pytanie, czy jak on od dziecka w szkole podstawowej będzie ćwiczył sport? To, co będzie robił jako nastolatek, będzie ćwiczył sport. Czy jako dorosły będzie agresywnym chuliganem, będzie powodował przestępstwa? Nie, bo on będzie pozytywną postacią wykreowaną przez sport. Jako, że tak powiem, powiedzmy, osoba, która założy rodzinę. Czy ona pozytywnie zainspiruje nie wiem, swoje dzieci? Jak najbardziej tak. I generalnie mamy tutaj pomysł na to, żeby tą całą patologię drużyny społeczną tanio rozwiązać. Oczywiście ja tu upraszczam, ale generalnie nie jestem zwolennikiem takiej teorii, że zresztą korzystam z mediów w tej chwili, żeby Państwo jakby zrozumieli, chodzi o to, żeby nigdy nie żałować pieniążków na sport, bo nie ma piękniejszej rzeczy, nie ma piękniejszych rezultatów. Mówię w tej chwili jak ogrodnik, który wyhodowuje kwiatki, a jest dumny z tych roślin. Ja po prostu to widzę przez 20 lat, widzę, co się z ludźmi dzieje, ile oni zyskują, kiedy przychodzą do klubu. Klub to jest takie wyjątkowe miejsce. I powracając do pytania, w szkołach podstawowych są WF-y. Ja myślę, że całe szczęście, że są te WF-y, bo społeczeństwo w tej chwili, nie chciałbym, żeby zabrzmiało smutno, więc, ale fakt jest taki, jaki jest, że mamy nastolatków, którzy mają nadwagę i to nadwaga 20-30 kg, to jest efekt naszych czasów, tego kiedyś nie było, ale jeżeli dziecko je chipsy, kole i siedzi przed komputerem, no to jest, mamy problem. W tej chwili ma problem to rodzic, powiedzmy, a za chwilę będzie miało państwo, bo młody człowiek z nadwagą trafia do szpitala, generuje środki na leczenie. Na pewno jest taka osoba też nieszczęśliwa, bo wiadomo, że nastolatek patrzy oczami, on jest oceniany oczami, więc osoby trenujące sport są dumne ze swojego ciała. Przez to też mają pewność siebie. Mają też wielu przyjaciół trenujących. No to jest w ogóle inny człowiek, silny człowiek, wspaniały człowiek. No ja tylko przypomnę wazy greckie, jakie tam są piękne obrazy, jak piękna waza antyczna wygląda i generalnie no, w tym kierunku chodźmy. No rozpędziłem się. Czyli tylko i wyłącznie od najmłodszych lat trenować, sport. Może nie tylko i wyłącznie, nie? Właśnie, bo przepraszam, że zdanie, ale tutaj właśnie Dorota ładnie powiedziała, że w każdym wieku, prawda, Dorotka można przyjść. Tutaj Dorotka po 20 latach wróciła i jakby gramy dalej. Cały czas sport jakby nie jest tylko dla młodych ludzi, a właśnie, ludzie starsi powinni go ćwiczyć, bo kto najwięcej powinien dbać o zdrowie. No młody to potrafi 3 dni pić i generalnie potem i na drugi dzień jeszcze w piłkę grać, przynajmniej ja tak pamiętam. Że ten, nie wiem, co tam się wtedy piło, że takie słabe to było. Więc podsumowując, sport powinien nam towarzyszyć przez całe życie. I ja będę właśnie tutaj propagował taką ideę. Także cieszę się, że przy okazji właśnie dzisiaj możemy o tym powiedzieć. Więc zarówno dla dzieci, zarówno dla młodzieży, zarówno dla osób starszych. Tym bardziej, że osoby starsze żyją coraz dłużej. I jeżeli żyjemy coraz dłużej, to warto, żeby to życie miało bardzo dobry, jakościowy charakter. Bo jesteśmy zasobni finansowo, bo mamy więcej wolnego czasu. Niektórzy już, prawda, są na rentach, emeryturach. Tylko żeby zdrowie było. A zdrowie to co? No sport. Oczywiście, że tak. Dziękuję serdecznie ja wobec też tego. Dziękuję. To jest oczywiście, drodzy Państwo, pierwsza część naszego programu, bo z naszymi gośćmi jeszcze do naszych gości powrócimy i oczywiście zademonstrujemy sobie tutaj na Kinga i Adam będą demonstrować te podstawowe techniki samoobrony. Tak, zapraszam Państwa, będzie ręka, bo na ścianie straszne, pięknie rzeczy będziemy tutaj robić. A to wszystko z okazji Dnia Kobiet. Teraz już zapraszam na krótki teledysk i za chwilę powracamy. Witam Państwa serdecznie po raz drugi. Za chwilę Kinga Gromadzka i Adam Różański oraz pani Dorota Wanoik zademonstrują pokaz Krav Magi, czyli najskuteczniej samoobrony, którą w Dniu Kobiet Państwu pokazujemy i opowiadamy o niej.
Jak widzicie Państwo, uderzenia, które wykonuje Kinga na napastnika, są bardzo skuteczne. One bazują na uderzeniach w punktach witalnych. Te uderzenia gwarantują, że nawet słaba osoba, która nie ma takiej dużej siły jak zawodowy bokser czy kickbokser, potrafi nawet bardzo dużego, rosłego mężczyznę powalić na kolana, znokautować bądź zyskać na czasie i natychmiast ewakuować się, czyli rozpocząć ucieczkę. Bo tak naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy my walczyli z napastnikiem, tylko żeby zaskoczyć go uderzeniem. Oczywiście mówimy o sytuacjach skrajnych. Najlepiej jakby do tego nie dopuszczać. Rozpoznać wcześniej napastnika i do niego się nie zbliżać. Dobrze, a teraz mamy właśnie obronę przed duszeniem. Napastnik podchodzi, Kinga bardzo skutecznie uderza kopnięciem w krocze. Tych uderzeń, jak Państwo widzą, jest bardzo dużo, bo to jakby nie jakość tych uderzeń, jednego uderzenia decyduje o tym, żeby się skutecznie bronić, ale ich duża liczba. To właśnie jest jakby prostota Krav Maga. Ona została wymyślona z Izraela. To zostało sprawdzone w kraju, który cały czas jest jakby w działaniach wojennych i tutaj mamy taką czystą, soczystą, brutalną technikę. A przed Państwem za chwilę, Dorotka, poprosimy Ciebie, tak? Kinga, bardzo dziękujemy. Jak Państwo widzą, nie tylko osoby młode są w stanie się obronić, ale osoby starsze. A tutaj właśnie na spokojnie Państwo widzą, że mniej więcej baza jest podobna. Tutaj uderzamy w krocze, gardło, uderzenia łokciami w plecy, kopnięcie w krocze. Tak naprawdę nie ma znaczenia to, jak uderzymy, gdzie uderzymy, tylko żeby wykonać to uderzenie. Bo chodzi o to, żeby napastnika zniechęcić. Możemy go zniechęcić wtedy, kiedy krzykniemy. Możemy go zniechęcić wtedy, kiedy zawołamy kogoś o pomoc. Ważne jest to, żeby się uruchomić, żeby nie pozostawać sprawy w rękach napastnika. On też powinien się przestraszyć, on też powinien się zastanowić, co robi. Pamiętajmy, że są takie służby jak policja, są takie służby jak pracownicy ochrony. To oni jakby są powołani do tego, żeby pilnować porządku. Powinniśmy unikać miejsc, gdzie jest ciemno i przede wszystkim, co najważniejsze, przewidywać zagrożenia. I to w zasadzie wszystko. Tego uczymy na naszych treningach. To jakby nie są trudne rzeczy. Myślę, że samobroną jest taka fajna sprawa jak zjazd na rowerze, że wystarczy poświęcić troszeczkę czasu i to już zostaje na całe życie. Jestem o tym głęboko przekonany, obserwując tutaj moich uczniów przez ponad 20 lat. Jestem w stanie Państwu zapewnić swoim autorytetem, że każdy może się obronić. To tak naprawdę od tego się zaczyna. Później jakby zaprzyjaźniamy się w klubie, później łapiemy zdrowie, łapiemy formę. Panie dbają o figurę, o samoobronę czy sztuki walki też jakby są fajnym sposobem wyładowania energii, odstresowania się, no i wyrzeźbienia ciała. Serdecznie Państwu dziękuję. Przed Państwem pokaz Krav Maga, który reprezentował klub MMA Poznań. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.